dzień dobry, witam się z wami po raz pierwszy z Dubaju w Emiratach Arabskich. Otóż to lecąc do Dubaju miałem coś nielegalnego w plecaku, coś co nie powinno się tam znaleźć, więc mieliśmy troszeczkę stresa na lotnisku tutaj po wylądowaniu. Dzień dobry, witam się z wami po raz pierwszy z Dubaju w Emiratach Arabskich. Jakąś godzinę temu wylądowaliśmy na lokalnym lotnisku. Bardzo szybko przemieściliśmy się metrem na naszą dzielnicę. Oczywiście nie obyło się bez problemów. No jedź, jedź. Nie obyło się bez problemów, ale to najpierw zameldujemy się w hotelu i już za chwilę wszystko wam opowiem. W Dubaju zatrzymamy się w hotelu Comfort Inn. I nie dlatego, że jest on jakiś tam nie wiadomo jak komfortowy i luksusowy, ale dlatego, że udało nam się go znaleźć w miarę korzystnej cenie, chociaż i tak noclegi w Dubaju w porównaniu z resztą Azji są bardzo drogie, ale znaleźliśmy dobrą ofertę, także od razu zarezerwowaliśmy. Jesteśmy już pod hotelem, za chwilę będziemy się meldować. Jeszcze proszę Państwa, powiem Wam, że nie chciało przyjąć naszej karty debetowej, bo były płatności zbliżeniowe wyłączane, ale już to sobie załatwiliśmy, odebraliśmy też klucze do pokoju i idziemy się zameldować. 318. Śmierdzi fajami. A, jest okej. Okay. Szału nie ma, ale jest okej. Okay. Mamy tutaj u góry jeszcze basenik, ale chyba jest on otwarty do 17.30, więc dzisiaj sobie odpuścimy, bo mamy zaledwie 20 minut, ale może jutro. A tutaj mamy widoczek na miasto, coś ciekawego, nieciekawego. No, coś tam jest. A ja już wam mówię, proszę Państwa, co miałem wam powiedzieć. Otóż to lecąc do Dubaju miałem coś nielegalnego w plecaku, coś co nie powinno się tam znaleźć, więc mieliśmy troszeczkę stresa na lotnisku tutaj po wylądowaniu, ale na szczęście udało się i tą rzeczą, której nie powinienem mieć, był dron. No ale co mogę z nim zrobić, jak od kilku miesięcy mam go ze sobą w Azji, więc troszkę tego się obawiałem, że ktoś będzie chciał mi go zarekwirować, bo nasi znajomi też lecieli tutaj kilka dni temu. No i ich dron został zarekwirowany i musieli tam się dość mocno użerać, jakieś płacić nawet pieniądze, żeby odzyskać tego drona. A nam udało się to w miarę jakoś, nie wiem, przemycić. I wydaje mi się, że dlatego, że miałem go w plecaku podręcznym i na skanerze nie było go widać, dlatego że mój laptop ma obudowę aluminiową. I taka może być przyczyna, że został on z nami z powrotem, ale też na wyjściu jeszcze wybierali losowo na wyrywki ludzi do sprawdzenia bagażu i tam też nam się upiekło, także jesteśmy już w Dubaju, mamy ze sobą drona, ale oczywiście nie mam w planach go korzystać, bo nie chciałbym się narażać na jakieś przykre konsekwencje, no ale tyle. Kawałek od naszego hotelu znajduje się, tak, pyszna restauracja, takie dobre jedzonko, zamówiliśmy sobie szawarmę z kurczakiem. I jeszcze do tego soczki, ale mają tak duże menu, że na pewno tutaj wrócimy i zamówimy sobie coś jeszcze smacznego. Zamówiliśmy sobie jeszcze taką sałatkę, żeby się trochę zdrowo odżywiać. Chyba dzisiaj same chipsy jesteśmy. I ciastka. Zaczynamy drugi dzień w Dubaju i dzisiaj wyruszamy już na zwiedzanie. Zaczniemy od czego zaczniemy? Rozpoczniemy od Starego Miasta, które pełne jest najrozmaitszych stoisk. Przez chwilę mijaliśmy takie ze złotem, z przyprawami, z ciuchami. No jest tutaj dosłownie wszystko, nawet jedzenie, jakieś różne napoje.
sulfur, what is this yellow? What's that? You from? Poland. Jak się masz? Dobrze, this is kurkuma. 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 This is indigo, it changes color. What is that? Salt? No. No. Ice. Aftershave. Aftershave. Castania, cinnamon. Uh-huh. Also kurkuma, pomegranate, rose, lavender. Uh-huh. I don't know. Sunflower. 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 What is this? I don't know. I know this smell, but I don't know what's that. Lemon. Lemon. Yes. Lemon. This is Arabic tea, relaxation, rose with jasmine. Mm-hmm. This is a peach with the mango. How much is? This is per gram. Also this very good, your family. Yeah. Oh, it's like a mint? No. This is eucalyptus. Eucalyptus. You know how to use this? I show you, just one. Come on. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. No to proszę Państwa, dojechaliśmy już metrem w pobliżu największego budynku na świecie. Ja już go widzę, za chwilę Wam go pokażę i powiem Wam, że liczy on sobie 828 metrów, ale wcale jakoś nie widać tego, żeby był on jakiś taki strasznie wielki. Ale jest wielki. A powiem Wam jeszcze, że dzisiaj jest tak strasznie gorąco. Na termometrze mamy temperaturę 40 stopni Celsjusza, odczuwalna najprawdopodobniej jeszcze kilka stopni więcej. Także korzystamy z każdej okazji, żeby schować się troszeczkę w cieniu, bo jest naprawdę hardkorowo gorąco. Tak? Nie? Ale taki szur. Pipek na końcu odstawiony, żeby wyszczył. Jakie tu, proszę Państwa, bryczki stoją. Rolls Royce, Lambo. Tamto nawet nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Porsche. Po długiej przejażdżce metrem dotarliśmy na Expo City w Dubaju i bardzo nas zastanawia, dlaczego nie ma tutaj praktycznie ludzi. Jesteśmy my, tam jest jakaś mała, kilkuosobowa grupka, tam jest grupka, a tak to wygląda, to zupełnie opuszczone miejsce. A jesteśmy już też na tym takiej słynnej atrakcji, która nazywa się wodospad, waterfall, coś takiego. I za kilka minut ma tak porządnie gruchnąć woda, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale powiem Wam, że jest strasznie gorąco, jest 15:30, temperatury rozwalają termometry, a my szukamy cienia, żeby gdzieś tam się troszeczkę schować.
do metra, wracamy już. I tutaj jest fajne to, że te taksówki są zupełnie darmowe i wożą turystów, no nie tylko turystów, ale wożą ludzi za darmo do miejsca, którego chcą dotrzeć. Tutaj na tym terenie. A my gdzie lecimy? Do metra z powrotem. A my lecimy do metra, 40 minut i znowu będziemy pod najwyższym budynkiem na świecie. Bo czekamy na show takie fontannowe. Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na stacji metra i zobaczcie, nikogo za mną nie ma. Pustki. Odwiedziliśmy po raz kolejny naszą ulubioną restaurację obok hotelu. Zamówiliśmy sobie curry. Przyszło jeszcze jedno. Mamy ryż. Ryż jest mega dobry. Placki, chapati i curry z kurczakiem. Głodna byłaś? No to smacznego. Jesteśmy już po tym całym show fontannowym i powiem Wam, że naprawdę było zacnie. Może nawet było lepiej niż w Singapurze, chociaż tam było dłużej to wszystko. Tutaj było bardziej z taką pompą zrobione. Woda wyskakiwała naprawdę tak wysoko do góry, że naprawdę wow. Ale no, trzeba zmykać z tych Dubajów, bo można tutaj zbankrutować naprawdę. Jest tu pięknie, wszystko po prostu jest pokryte złotem. Luksusów tu, o, aż tyle. No i pora na nas, pora. Żebyśmy do domu nie wrócili z gołą dupą. A jak ktoś mi, proszę Państwa, powie, kto jest autorem tej rzeźby, to stawiam, co stawiam? Po faworku. I taka mała podpowiedź, jak byliśmy w Kolumbii, w Bogocie, to odwiedziliśmy muzeum tego ziomeczka. Z jego pracami, w sensie. Milena wie? Wie, kto to jest, ale nie podpowiadaj. Albo daj jakąś małą podpowiedź. Patryk powiedział, że moja twarz też jest rzeźbiona przez tego samego artystę. No bo są takie pulchne policzki. Przemieszczając się z Filipin do Dubaju, zmieniliśmy strefę czasową i mamy generalnie takiego lekkiego jetlaga. Mamy godzinę 21, a według czasu filipińskiego jest pierwsza w nocy i dawno powinniśmy już spać. Ale to z drugiej strony będzie nam łatwiej przestawić się po przylocie do Polski, bo pomiędzy Emiratami Arabskimi a Polską są tylko 2 godziny różnicy. Coś takiego, a mamy jeszcze 2 dni w Dubaju, bo jutro lecimy. Jeszcze nie wiem jak, ale przemieszczamy się do Abu Dhabi i będziemy mieli kolejne 2 dni takiego odpoczynku.
fajnie było, ale już się skończyło. Opuszczamy Dubajewo. Przed chwilą wymeldowaliśmy się z naszego hotelu, zabraliśmy nasze plecaki i ruszamy najpierw na stację metra. Dojedziemy sobie na przystanek autobusowy i tam złapiemy autobus, który zabierze nas do Abu Dhabi. W Abu Dhabi czeka nas kolejna przesiadka na lokalny autobus. Tam też mamy już zarezerwowany hotel na dwie noce. No i będziemy powoli kończyć naszą podróż, ale zanim się to stanie, odwiedzimy jeszcze kilka ciekawych miejsc, spróbujemy lokalnego jedzenia i trochę dowiemy się na temat nowego kraju. Mamy tutaj naszą stację metra Union i za chwilę pokażę wam, jak kupić bilety na lokalny transport. Bo jest to banalnie proste, no ale jakoś trzeba się dowiedzieć, jak to robić. Na każdej stacji są takie oto komputerki. Najpierw wybieramy język, pojedynczy przejazd lub dzienny. Dzienny kosztuje 22 i warto z niego skorzystać, jeśli planuje się więcej przejazdów. My potrzebujemy pojedynczy. Gold to lepsza klasa, my weźmiemy tą tańszą. Station name. I ona nazywała się Osiem dirhamów? Nie. Tak, wybieramy. Chcemy dwa bilety. Płacimy kartą. Jeden. Jest drugi. Na każdej stacji znajduje się taki rozkład i my jedziemy tutaj na stację 24, czyli musimy na czwarty peron. I tutaj taka ciekawostka, że w dubajskim metrze są wagony i przydziały przystosowane tylko dla kobiet i są oznaczone one na różowo. I Patryk nie może tam wejść. Bo kara. 100 dirhamów. Chcesz mnie tam? No pewnie. Dotarliśmy już do finalnej stacji. Znaleźliśmy też, prawdopodobnie znaleźliśmy, bo widzę, że jest tutaj coś takiego, dworzec autobusowy. No i mamy nadzieję, że uda nam się kupić bilety na jakąś przystępną godzinę, bo nie chcielibyśmy teraz tutaj siedzieć i czekać, marnując czas. No i udało nam się kupić bilety po 29 dirhamów za osobę. Jeszcze musieliśmy szóstkę dorzucić za jakąś kartę, a autobus już jest gotowy, czekają na nas, także wsiadamy i ruszamy. Jeszcze musimy tu wrzucić bagaże. Z tym autobusem to, proszę Państwa, taka sytuacja, że udało nam się znaleźć odpowiedni autobus, ale nie mamy jakiejś karty, którą można kupić bilety, ale kierowca mówi, dobra, wsiadajcie, pokazał nam też. Ale zanim pojedziemy do wielkiego meczetu Szejka Zahida, wybierzemy się na plażę. Budowla ta robi bardzo dobre wrażenie, podobało nam się tutaj. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, to zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robisz. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.